Dzień dobry. Witam szanowne panie, panów. Cieszę się, że panów też jest wielu. Na ostatniej konferencji chyba jednak królowały kobiety, ale teraz widzę, że panowie też przyszli tutaj z nami trochę popracować, posłuchać nas kobiet, jak my robimy nasze biznesy. Postaram się mówić krótko, bo wiem, że wszyscy już głodni, ja też. Także na obiad zaraz pójdziemy, dlatego samo mięso, chyba to, co lubi się najbardziej. No dobra, to bez owijania w bawełnę. Zacznijmy od case'ów. Sytuacja taka. Przychodzicie do mnie, mówicie, mam fajną nieruchomość. Ja mówię, o kurczę, fajna. No dobra, negocjujemy. Ja mówię, dobra, w sumie mogę to kupić. No to co? Sprawdzam kwity, jako prawnik zajmuje mi to chwilę. No i dogadujemy wszystko, umawiamy temat, idziemy do notariusza. Mam wam zapłacić? Mówię, no dobrze, no przecież no dobra nieruchomość, 350 tysięcy, przecież nie będziemy tej kasy liczyć u notariusza, no bez jaj, XXI wiek. No i co? Sprzedacie mi tą nieruchomość? Kto mi sprzeda? No po pierwsze, ja wiem, jak mnie wygooglujecie, no to pewnie już wam się czerwona lampka zapali, że o kurczę, to liberda. Jak ona chce to kupić, to znaczy, że pewnie mogę za to dostać więcej. No ale zakładając, że myślicie sobie, no nie, no radca prawny, przecież mnie nie oszuka, wszystko jest okej, wszystko mamy dogadane. Wam pasuje cena, ja mówię okej, warunki mi pasują, idziemy do notariusza i wszystko w porządku. No dlaczego macie mi tego nie sprzedać, tak? Sprzedacie? No takich transakcji na rynku nieruchomości przecież zawieranych jest miliony, przecież to jest klasyka. No i teraz, szanowni państwo, dobra, idziemy do notariusza, podpisujemy akt notarialny, robimy przelew, bądź nawet go nie robimy, no ale hipotetycznie zakładamy, że mam zapłacić. Notariusz wpisuje klasyczne siódemki, rygor egzekucji. Wychodzimy od notariusza, wszyscy zadowoleni, czekamy na kasę. Wiadomo, że kasa może nie przyjść od razu, no bo to przelew i tak dalej. Czasem musi zadzwonić pani z banku, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście ma wypuścić takie środki. No nic się nie dzieje. I co? I co byście zrobili, jak mijają te 3 czy 4 dni i te pieniądze nie przychodzą do was? Czy komuś się zdarzyła taka sytuacja? Chyba się zdarzają takie sytuacje. Drodzy państwo, zdarzają się, a ja w mojej praktyce mówię państwu, że one się zdarzają wcale nierzadko. Tak jest. Ludzie kupują nieruchomości i wcale za nie nie płacą. Bądź płacą za jakiś czas. I co w takiej sytuacji robicie? No, oczywiście palpitacja serca, dzwonimy, dobra, emergency liberda, co mam robić? Przecież, ale przychodzą klienci i mówią, no ale no nie, no przecież nic się nie dzieje, przecież mam ten rygor egzekucji. Ale drodzy państwo, co ten rygor egzekucji w praktyce oznacza? Jakby to, co mówi przepis, to jest jedno, a życie to jest zupełnie co innego. Proces wyegzekwowania tej należności może potrwać nawet kilka miesięcy, a wy nie macie nieruchomości, nie macie kasy i zastanawiacie się, co dalej. Oczywiście w takim wypadku należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Hipotetycznie ma to potrwać 3 dni, w praktyce około tydzień, 2 tygodnie. O, dziękuję bardzo, będą obrazki. Dobra. Ale wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że ja jestem troszkę sprytniejsza i na przykład już drugiego dnia, bądź nawet tego samego, kiedy doszło do przeniesienia własności, ja sprzedam tą nieruchomość komuś innemu.
I teraz, drodzy Państwo, ktoś mówi, dobrze, no rygory egzekucji, wszystko, no to będziemy egzekwować. Okej, okay, o ile on jeszcze nie zapłacił i jest właścicielem tej nieruchomości, no to owszem, wy egzekwujecie to, ale jeśli jego jedyny majątek stanowi właśnie ta nieruchomość, którą kupił, to musicie robić egzekucję właśnie z tej nieruchomości, a to już może potrwać. I teraz, idąc dalej, wszystko fajnie, natomiast w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik każdą z tych czynności może skarżyć. Co za tym idzie? Przewlec wam proces odzyskania należności nawet do kilku lat. Także, drodzy Państwo, jak widzicie, prosta transakcja może okazać się, no niestety, skomplikowana i możemy i nie mieć nieruchomości, i kasy. I teraz krótko, jakie jest rozwiązanie? Jeżeli macie sytuację taką, że macie jakieś podejrzenia co do wypłacalności danej osoby albo coś po prostu wam nie pasuje, to najprostsza rzecz oczywiście rachunki w tym samym banku, szybki przelew albo eliksir, zapłacić kilkadziesiąt złotych, okej, ale można to zrobić jeszcze inaczej, tylko pamiętajmy, na to muszą się zgodzić dwie strony. To nie jest tak, że my coś sobie wymyślimy i ktoś musi. I na przykład możecie rozwiązać to w taki sposób, że wydanie nieruchomości będzie po zaksięgowaniu ceny na waszym koncie. Takie rozwiązanie polecam. Tylko, drodzy Państwo, pamiętajmy, że jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo tak robicie, kiedy, prawda, wy sprzedajecie. A teraz odwróćmy sytuację i wróćmy dalej do naszego tego pięknego rygoru w egzekucji, który jakby tylko ładnie wygląda w kodeksie postępowania cywilnego, bo w praktyce już nie. I teraz wyobraźmy sobie sytuację inną, a mianowicie kupujemy tą nieruchomość i właściciel chce jeszcze w tej nieruchomości trochę pomieszkać. Zdarzają się wam takie transakcje? Kto miał takie transakcje? Bywa, bardzo często. Dlatego, że musi, nie wiem, czeka na jakieś mieszkanie, które dopiero się buduje, albo żeby ktoś inny się wyprowadził. No nic spektakularnego, prawda? No i teraz odwróćmy to. I teraz wyobraźmy sobie. Płacimy pieniądze, bo ktoś powie, dobra, ja nigdy nie zapłacę przed wydaniem. Nie, czasem tak się po prostu nie da. Dlatego, że ktoś, żeby się wyprowadził, to musi zapłacić za kolejną nieruchomość, prawda? No i teraz zobaczcie Państwo, tu jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy zapłacimy nawet nie całość, a ktoś dalej jest w posiadaniu tej nieruchomości, to oczywiście znowu ma rygor egzekucji co do wydania tej nieruchomości, ale cóż on znaczy w praktyce? Czy ktoś z Państwa miał taką sprawę, żeby toczyć postępowanie egzekucyjne przeciwko byłemu właścicielowi, który się nie chce wyprowadzić? Pani mecenas, na pewno kilka. Tak, więc z doświadczenia możemy Państwu powiedzieć, że to jest bardzo długotrwałe. I to nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że tylko będzie nadana klauzula wykonalności i pan komornik przyjdzie i wystawi walizeczki, bo to tak nie jest. Nie ma czegoś takiego jak eksmisja na bruk. Tylko po pierwsze, o ile jest to jeszcze ten sprzedawca, to jeszcze pół biedy, bo w świetle prawa on nie jest uznawany za lokatora. Ale uwaga, tak już nie jest w stosunku do osób, które z nim zamieszkują. I już małżonek, dzieci, kochanek i tak dalej, oni są już lokatorami. A co za tym idzie, jeśli szanowny kochanek jest na przykład bezrobotny, albo jest emerytem, albo rencistą, to niestety będzie mu przysługiwało uprawnienie do najmu lokalu socjalnego. A na taki lokal czeka się kilka lat. Także jak widzicie, drodzy Państwo, trzeba uważać. I teraz
Kolejna rzecz, rozwiązanie, bo chyba po to tu jestem, żeby to wam powiedzieć, a nie opowiadać, jakie to są skomplikowane przypadki, ale one są. No więc jak ja to robię? No po pierwsze, staram się robić tak, że, bo umówmy się, najbardziej motywującym czynnikiem jest kasa, nie? Więc staram się zapłacić część ceny po wydaniu, ale nie zawsze tak się da. No bo właśnie, żeby ktoś mógł sobie coś kupić, to musi mieć ten cash, którego może w danym momencie nie mieć. Więc co można zrobić innego? Nie możemy tego sprzedawcy, który chce jeszcze sobie pomieszkać, nie możemy go zostawić w takiej próżni. Musimy coś z nim zrobić, musimy go jakoś prawnie opakować, żeby nie było tak, że on sam sobie po prostu siedzi. Tylko możemy co zrobić? Jeżeli mamy taką wątpliwość, że on może się nie wynieść, wiemy, że może tam nie za bardzo ma kasę albo nie ma innych nieruchomości i tak dalej, to zróbmy z nim umowę najmu okazjonalnego, bądź jeśli kupujecie to jako firma, bo myślę, że większość już działa jako firma, zróbcie najem instytucjonalny i wtedy macie temat załatwiony. To też oczywiście, nie będę tu Państwu opowiadać głupot, że to jest też od razu, ale to jest już dużo szybciej. Wtedy z mocy prawa takim osobom nie przysługuje uprawnienie do najmu lokalu socjalnego i jakby ostatecznie no gdzieś tam około 3-4 miesięcy to zajmuje, żeby rzeczywiście ten lokal opróżnić, ale to się da zrobić wtedy i nie macie jakby boleści głowy i nerwów, że Boże, co będzie, jak on się nie wyprowadzi. Także tak to wygląda, niby proste transakcje, ale pamiętajcie o tym, bo to się zdarza. To nie jest tak, że o tym tylko pisze się w artykułach, książkach i tak dalej, tylko takie rzeczy się dzieją. Ludzie działają świadomie, doskonale zdają sobie sprawę z przywilejów, jakie daje im ustawa o ochronie praw lokatorów i bardzo umiejętnie z nich korzystają. Dobra, żebym się tu nie zagalopowała, spojrzę sobie na moje rysunki. Tutaj mamy, o, jak mądrze kupować. No, jak mądrze kupować? Tanio i bezpiecznie, ale nie zawsze tak się da. Natomiast, drodzy Państwo, no, rynek nieruchomości jest teraz mocno dynamiczny. Nawet chociażby tutaj, nie wiem, ile z Państwa osób zajmuje się flipami? Kto robi flipy? No właśnie. Kto zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami? No właśnie. Słuchajcie, na rynku wiemy, że jest naprawdę gorąco. Jest ciężko o dobre okazje. Trzeba być naprawdę oblatanym, żeby znaleźć coś fajnego, tak naprawdę według wartości rynkowej, nie mówię poniżej. Także nie jest łatwo, ale jak już znajdziemy taką perłę, to co trzeba zrobić? Trzeba ją szybko kupić. Ale teraz jak? Wielu moich klientów popełnia takie błędy, że właśnie przez to działają trochę tak po omacku i w emocjach, czyli jadą na nieruchomość, zobaczą, o Jezu, wow, super cena i tak dalej, dobra, muszę to mieć. I sprzedawca mówi, no dobrze, ale jak pan chce to zarezerwować, proszę 5000, nie? No i oni bezrefleksyjnie, dobra, patrz pan te 5000, nie? I pisz, tak ludzie robią. A jeszcze jak do drzwi za chwilę puka kilku chętnych, emocje nas ponoszą. Mało tego, no jakby ja też jestem emocjonalna i też potrafią mnie ponieść. Ale trzeba uważać. I teraz wszystko fajnie, można to robić, tylko trzeba to robić mądrze. Czyli po pierwsze, no to, że nie dajemy komuś kasy o tako, no to jasne. Natomiast pytanie, jaką umowę pisać? Bo wielu z was pisze po prostu umowy rezerwacyjne. I czym jest taka umowa rezerwacyjna? Mylicie to z umowami przedwstępnymi. Umowa rezerwacyjna to jest, to daje tylko to, że no ten sprzedawca no ma jakąś tam pewność, że wy się nie rozmyślicie, ale jak podpiszecie taką umowę rezerwacyjną, z której nie wynika nic innego, czyli jakieś kary i tak dalej za niezawarcie tej finalnej, no to w takim wypadku ja przyjdę po was i ja powiem, panie, pokaż pan tą umowę rezerwacyjną. I ja mu powiem, panie, to ja daję 20 tysięcy więcej, oddaj pan tą opłatę rezerwacyjną i tyle. Czyli ta umowa was w ogóle nie zabezpiecza. I teraz jak to zrobić?
trzeba mieć ze sobą pakiet inwestora. Czyli mieć ze sobą dokumenty, trzeba mieć ze sobą dobrą umowę przedwstępną i w tej umowie przedwstępnej, i uwaga, wcale nie mówię, że macie dawać Bóg wie jakie zadatki, bo wiele osób mówi, no tak, jak chcesz mieć pewność, to ty daj 50 tysięcy zadatku, a w życiu ja nigdy, ja nie rozdaję pieniędzy, bo po co? Ja daję jak najmniejsze zadatki, tylko jeżeli widzę, że to jest dobra nieruchomość, to ja daję zadatek 5 tysięcy, robię to umową przedwstępną, ale wpisuję kary umowne, gdzie nie wypluwam się z kasy, bo po co? Kasa nam jest potrzebna, bo my mamy obracać, nie? My musimy mieć czym robić robotę. Czyli daję mały zadatek, ale walę kary umowne, że o kolego, jak ty nie przystąpisz do umowy przyrzeczonej, to ty mi zapłacisz. Oczywiście one nie mogą być rażąco wygórowane, bo pójdziecie później z tym do sądu i sąd wam zmiarkuje. Ale one są. I wierzcie mi państwo, że nawet jak wsadzicie tam 50, 100 tysięcy, to ktoś się 10 razy... Ludzie nie lubią chodzić do sądu. Ja lubię, ludzie nie. I dlatego, wiecie państwo, jak oni mają wizję taką, że no jednak jest ta kara, to oni nie będą kombinować, nie. I to jest bardzo taki dobry czynnik dyscyplinujący. No i oczywiście też, no jeżeli macie tylko taką możliwość i na przykład chcecie dać mało kasy na zadatek, no a jednak mieć pewność, że kupicie tą nieruchomość, warto wybrać się do notariusza, no bo wtedy wiadomo, jeżeli mamy możliwość no niejako przymuszenia wtedy sprzedawcy do tego, żeby sprzedał nam tą nieruchomość, jeśli nie sprzeda, to orzeczenie sądu zastąpi jego oświadczenie woli. No i fajnie. Tylko tyle, że przy takiej dynamice rynku, która jest teraz, gdzie często musimy też podpisywać te umowy przedwstępne, kiedy nie mamy jeszcze pełnej dokumentacji, umówmy się, no bo nie powinno się tak robić, no ale jak jest fajny temat, to przecież ja nie będę wam opowiadać, nie róbcie. Tylko brakuje załóżmy jakichś kwitów, to piszemy te przedwstępne. Notariusz prawdopodobnie by takiej nie napisał być może umowy, ale cywilnoprawnie możecie napisać i robicie umowy warunkowe. Zastrzegacie sobie oczywiście też wtedy, jeśli brakuje jakichś kwitów, które są dla was ważne, zastrzegacie sobie prawo odstąpienia od tej umowy, możecie, że na wypadek, gdyby sprzedawca nie doręczył do dnia takiego i takiego dokumentu X, przysługuje wam prawo odstąpienia od umowy, a odstąpienie oznacza to, że umowę tak jakby uznaje się za niezawartą, więc strony są zobowiązane do zwrotu sobie nawzajem tego, co sobie świadczyły, nie? Tylko to wszystko trzeba mądrze zredagować i robicie tematy. Także polecam. Natomiast jeśli się da zrobić to u notariusza, no to rzeczywiście przy tych nieruchomościach dobrych warto też te kilkaset złotych na tą taksę odżałować. Okej, dobra. Cesja praw z umowy przedwstępnej. To jest kolejny sposób. Kto zarabia na cesjach? Wiem, że tutaj sporo osób zarabia na cesjach. No i tak, cesję można robić i na pierwotnym, i na wtórnym. Cesja to jest też zawsze bardzo dobra opcja. Ja wręcz w standardzie jakby dla inwestorów, których obsługuję, wpisuję im to do umów przedwstępnych. Dlaczego? Dlatego, że po drodze mogą się od umowy przedwstępnej do umowy przyrzeczonej może zmienić się jeszcze sporo. Może się okazać, że załóżmy, jak mamy termin przedwstępny dzisiaj, a za 3 miesiące przyrzeczoną, to trzaśniemy jeszcze po drodze 2 czy 3 flipy i nagle w rozumieniu prawa staniemy się przedsiębiorcą, nie? W związku z tym trzeba będzie kupić to już nie jako ja, Ela Liberda, tylko jako na przykład spółka. W związku z tym wpisujemy sobie uprawnienie do tego, że jakby nasze prawa z tej umowy, ale i obowiązki możemy przenieść na inny podmiot. To jest właśnie ta cesja, przelew tej jakby wierzytelności, prawda? I teraz uwaga, ci co tego nie robią, no to jakby jak to chodzi, kiedy się zarabia? To oznacza, że wy załóżmy, znaleźliście fajną chatę w Warszawie, no i mówicie, słuchaj Liberda, mam dobry temat, wytargowałem, ale nie mam tyle kasy, żeby zapłacić za całość, nie? W związku z tym mówicie mi tak, słuchaj, odpal mi 2 dyszki,
to i tak ci się zepnie, policzycie szybko sobie stopę zwrotu i ja ci oddam ten temat. Proste? Proste. Jak macie takie tematy, zapraszam, dzwońcie do mnie. No, tylko pamiętajcie państwo, że to musi wynikać z umowy. To nie jest tak, że można, że każdą umowę możecie tak scedować. To samo teraz ostatnio właśnie pani redaktor z Rzeczypospolitej do mnie napisała właśnie w takiej sprawie, że klientka była zdziwiona, że deweloper nie chce się na to zgodzić. Jeśli nie było tego w umowie, to nie musi. Z reguły się deweloperzy godzą, ale... Ponieważ ceny się zmieniają, ktoś może powiedzieć, no dobra, ja się zgodzę, ale już nie za te pieniądze. Także warto w tych umowach przedwstępnych, żebyście państwo sobie jako inwestorzy zostawiali wiele furtek na zarobienie kasy. Bo nie, możecie z tego nie skorzystać, ale Anusz Widelec, ktoś pojawi się, kto po prostu da wam takie odstępne, że wam się to zepnie, nie? Także pamiętajcie o tym. Dobra. Co jeszcze? Ile mam czasu? Pewnie nie za dużo, bo ja to tak dużo gadam, ale to jest ważne. Odpowiedzialność sprzedawców w wypadku sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego. Słuchajcie państwo, to, że przy deweloperce jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi, to wszyscy wiedzą, nie? Ile lat? 5 lat, no. A jak jest przy wtórnym? Odpowiadamy czy nie odpowiadamy przy wtórnym? Odpowiadamy. Pamiętajcie państwo o tym, szczególnie kiedy robimy flipy i kiedy chcemy zrobić lekki lift, no ale tak trochę po taniości. Bo pamiętajcie państwo, że rękojmia to działa tak samo przy rynku wtórnym. I to nie jest tak, że jak, nie wiem, zrobicie jakiś karton, gips, ktoś sobie tam, nie wiem, walnie szafkę, wywali mu się to później razem ze ścianą na głowę, to że nie będziecie za to odpowiadać. Niestety, jak zamalujecie grzyb i on wyjdzie, to też później przyjdzie do mnie i ja mówię, panie, no idziemy do sądu, no ja zarobię i ty, i wszyscy będziemy zadowoleni, nie? Także to działa. I teraz tak, jak działa rękojmia? Rękojmia działa tak, że to nie jest odpowiedź, albo ktoś powie, no to jak sprzedawać mieszkania, które są do remontu? A no normalnie sprzedawać i za duże pieniądze. Natomiast musicie tych ludzi poinformować o tym, że są takie, a nie inne wady. I wtedy, jeśli oni to wiedzą, to nie mogą skorzystać z rękojmi. Natomiast jeśli to zataicie i coś wyjdzie, no to niestety odpowiadamy. I teraz tak, tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli kim my jesteśmy w tej transakcji. O inne zapisy będziemy musieli zadbać, kiedy sprzedajemy mieszkanie, a o inne, kiedy kupujemy. I tutaj pytanie do państwa. Czy wystarczy sam zapis, że stan techniczny lokalu jest znany? Nie. To nie wystarczy. Drodzy państwo, musicie naprawdę dość szczegółowo to rozpisać wszystko. I teraz tak, przygotowałam, bo tutaj już mamy mało czasu, już widzę, Olga mnie mocno goni, ale ja tą prezentację wam po prostu udostępnię. Macie przykłady wad fizycznych, są przeróżne, się zdziwicie, że za takie rzeczy się odpowiada. Także to będzie dostępne, ja to prześlę dziewczynom. Natomiast, drodzy państwo, jakie zapisy? Już tutaj wyświetlę, żeby było prościej i szybciej, bo ja jak gadam, to niestety dużo czasu to zajmuje. Już to przeklikamy. Możecie sobie nawet porobić zdjęcia. I to jest tak. Kiedy sprzedajesz? To wtedy co piszecie? Kupujący oświadcza, że dokonał szczegółowych oględzin nieruchomości, w tym w szczególności stanu technicznego instalacji, mediów, stolarki okiennej, podłóg, ścian. W związku z powyższym oświadcza, że stan faktyczny nieruchomości zna i nie wnosi zastrzeżeń. I uwaga, rękojmie możecie wyłączyć, chyba że działacie w relacji przedsiębiorca-konsument, ale co do zasady możecie ją wyłączyć bądź ograniczyć. Tylko musi się druga strona, tak jak pani mecenas mówi, na to zgodzić, ale z reguły jeśli kupują ludzie do remontu, to się godzą, bo ja im to tłumaczę, mówię, panie, no ale przecież widzisz pan, że to jest do remontu, więc ja nie chcę za to odpowiadać, prawda? I wtedy należy po prostu to, co mówi ustawa, zmodyfikować, możemy to zrobić. I zapisy, kiedy kupujemy?
no to znowuż, jak my kupujemy, to zostawmy sobie pewne furtki, czyli to, że znamy stan techniczny i że wyłączamy rękojmie, wyrzucamy, a sprzedawca oświadcza o innych kwestiach.